Gratulacje, to jest McGuffin. Mężczyzna używa tylko 10% swojego mózgu. Tabletka daje mu 100% jego możliwości, dzięki czemu osiąga sukces. Dzisiaj opowiem o thrillerze science fiction zatytułowanym Jestem Bogiem. Eddie Mora jest aspirującym pisarzem mieszkającym w Nowym Jorku. Od kilku miesięcy utrzymuje się dzięki zaliczce z kontraktu książkowego i wsparcia finansowego swojej dziewczyny. Jedynym problemem jest to, że nie napisał jeszcze ani jednego słowa. Zmaga się z napisaniem swojej powieści, przechodzący przez ciągły cykl pisania, kasowania i zaczynania od nowa. Popołudnia spędza na piciu w barze lub leżeniu na kanapie w brudnym mieszkaniu. Narzeczona Ediego, Lindy, postanawia zakończyć ich związek, gdyż widzi, że Eddie nie jest w stanie ogarnąć swojego życia. Lindy wyznaje, że widzi, jak Eddie stoi w miejscu, gdy ona, która zrobiła duży krok do przodu w swojej karierze i nie może sobie pozwolić na ciągłe zajmowanie się nim. Eddie mówi, że ją kocha i chce z nią spędzić resztę życia, ale Lindy odchodzi. Podczas spaceru do domu jakiś mężczyzna, Vernon, woła go. Vernon jest bratem byłej żony Ediego. Eddie ma krótkotrwałe małżeństwo ze swoją ukochaną ze studiów, Melissą. Eddie pamięta Vernona jako młodszego brata Melissy, handlującego narkotykami, ale Vernon twierdzi, że te czasy ma już za sobą. Vernon zaprasza Ediego na drinka do baru i pyta go, co nowego dzieje się w jego życiu. Vernon mówi, że Melissa wyszła ponownie za mąż i ma teraz dwójkę dzieci. Eddie mówi mu, że próbuje napisać książkę i przyznaje, że ciężko mu w ogóle zacząć. Vernon zauważa, że Eddie ma problemy z weną i oferuje pomoc. Wyciąga małą tabletkę i oferuje ją Ediemu. Eddie odmawia, stwierdząc, że Vernon nadal handluje. Vernon twierdzi, że to legalny lek po badaniach laboratoryjnych, zatwierdzony przez Agencję Żywności i Leków, a w następnym roku trafi do sprzedaży. Ma do niego wczesny dostęp, ponieważ pracuje dla firmy farmaceutycznej, która go produkuje i nazywa go NZT. Eddie jest przekonany, że to narkotyk. Nie chce przyjąć prezentu. Mimo wszystko Eddie jest zainteresowany, a Vernon opowiada, że pigułka pomaga odblokować receptory w mózgu, dzięki czemu można wykorzystać 100% jego mocy. Vernon dostaje pilny telefon i mówi Eddiemu, że chętnie spotka się innym razem, wręczając mu swoją wizytówkę. Eddie odmawia przyjęcia pigułki, ale Vernon nalega, mówiąc, że jedna pigułka kosztuje $800. W drodze do domu Eddie rozmyśla nad swoim życiem. Dochodząc do wniosku, że jest już na dnie, bierze NZT, zakładając, że jego życie nie może być już gorsze. Po drodze wpada na żonę właściciela mieszkania, która zaczęła drzeć się na niego za zaleganie z czynszem. Krzyczy na Eddiego, mówiąc, że nigdy nic nie osiągnie i że wkrótce będzie bezdomny. Eddie stracił koncentrację na tym, co mówi kobieta, gdyż NZT zaczęło działać. Czuje zawroty głowy, a działanie leku w końcu uderza. Widzi torebkę kobiety, a w niej książkę o prawie. Eddie dedukuje, że nie chodzi tylko o niego, ale jest coś, co ją irytuje. Pyta o studia prawnicze, a kobieta jest zaskoczona, że Eddie wie o studiach prawniczych. Eddie wspomina, że widział tę książkę kilka lat w akademiku, gdy był jeszcze na studiach. Jakimś cudem pamięta teraz wszystko, co w życiu przeczytał. Zobaczy i usłyszał. Eddie następnie rekomenduje inną książkę na temat prawa, która lepiej się sprawdzi do jej zadania i kontynuuje rozmowę o tym, w jaki sposób kobieta może wykonać swoją pracę zaliczeniową. Żona właściciela jest zauroczona nagłą znajomością prawa Eddiego. Zaprasza go do siebie. On pomaga jej z zaliczeniem, a po chwili dochodzi między nimi do stosunku. Eddie jest oszołomiony tym, skąd nagle posiada całą tą wiedzę. Uświadamia sobie, że zawsze ją miał, tylko w totalnym bałaganie w głowie. NZT musiała pomóc jego mózgowi przeorganizować i przeanalizować kawałki informacji, które ma w głowie i przekształcić je w ułożone i zorganizowane myśli, do których ma teraz pełny dostęp. Każdy dokument, każdy artykuł w magazynie, każdy film, każda reklama, wszystko, co kiedykolwiek przeczytał i zobaczył, stało się teraz dostępnym strumieniem informacji. Wraca do swojego brudnego mieszkania, zaczyna sprzątać. Wziął się za pisanie i skończył z 90-stronicowym wstępnym manuskryptem. NZT dał mu nie tylko ponadprzeciętną wiedzę, ale także podniosło motywację. Następnego dnia efekty działania NZT zniknęły. Zanosi manuskrypt do swojego redaktora. Redaktor ma wątpliwości, ale i tak czyta. Kiedy Eddie dociera do domu, odsłuchuje wiadomości głosowe od redaktora, który go chwali. Eddie stwierdza, że potrzebuje więcej NZT i udaje się do mieszkania Vernona. Gdy Eddie pojawia się na miejscu, Vernon od razu wie, po co przyszedł. Eddie widzi, że Vernon ma siniaki i zadrapanie na twarzy. Pyta go, co się stało, ale ten unika odpowiedzi. Vernon następnie ujawnia, że kłamał na temat NZT i nie jest to legalne ani zatwierdzone przez agencję.
Eddie tak chce więcej. Vernon prosi Eddiego, aby zajął się kilkoma obowiązkami, na co się zgadza, myśląc, że to konieczne, aby dostać więcej NZT, a po powrocie do mieszkania zauważa wyważone drzwi otwarte na oścież. Widzi, że mieszkanie Vernona zostało splądrowane, a Vernon leży na kanapie z dziurą po kuli w głowie. Eddie dzwoni na policję, ale zdaje sobie sprawę, że musi znaleźć zapas NZT przed przyjazdem gliniarzy. Znajduje paczkę NZT wraz z listą klientów Vernona i gotówką. Na posterunku policji Eddie jest przesłuchiwany i dostaje telefon od Melissy. Policja mówi Eddiemu, że będą w kontakcie. W domu Eddie bierze kolejną tabletkę i jego kreatywność zaczyna płynąć. Za gotówkę Vernona Eddie idzie do fryzjera i kupuje nowe ubrania. Zaczyna nabierać formy, a książkę kończy w 4 dni. Uczy się grać na fortepianie w 3 dni i zauważa, że może nauczyć się każdego języka, tylko słuchając go. Eddie staje się towarzyski, poznaje nowych ludzi i imponuje wszystkim swoją biegłością niemal w każdej dziedzinie. Staje się odważny, jego nieśmiałość zniknęła i ma wrażenie, że może osiągnąć wszystko, czego tylko zapragnie. Eddie doznaje oświecenia i nagle wie, co musi zrobić. Zagłębił się w świat handlu na giełdzie. Poznaje Kevina, maklera pracującego na Wall Street. To on staje się dla Eddiego punktem wejścia w świat akcji. Eddie zaczyna czytać książki o giełdzie i monitoruje rynek akcji i jego ruchów. Dzięki NZT w ciągu jednego dnia z pozostałych $800 Vernona zrobił 2000. Następnego dnia miał już 7500. Eddie potrzebuje więcej gotówki na większy rozwój i postanawia szukać pomocy u lichwiarza, Gendiego. Kennedy. Postanawiał dzieć Eddiemu pożyczki, ale ostrzega, że musi być ona spłacona w terminie, bo inaczej Eddiemu przydarzy się coś strasznego. Eddie akceptuje ryzyko, będąc pewnym, że błyskawicznie spłaci Kennedy'ego. Następnego dnia Eddie udaje się do biura maklerskiego, Kevina, i zaczyna kupować i sprzedawać akcje. W ciągu 2 tygodni Eddie powiększył swój rachunek maklerski do ponad $2 milionów. Słowa zaczynają się rozchodzić i wkrótce Kevin dzwoni do niego z informacją, że potentat z Wall Street chce się z nim spotkać. Tego wieczoru Eddie ma kolację z Lindy. Opowiada jej wszystko o dobrych rzeczach, które dzieją się w jego życiu. Widząc, jak Eddie ogarnął swoje zachowanie, Lindy jest dumna, a Eddie mówi jej, że dostał nagłego oświecenia i postanowił uporządkować swoje życie. Po kolacji wracają do mieszkania Lindy i uprawiają miłość. W ciągu kilku następnych dni para na nowo rozbudza swoją miłość, a wkrótce Lindy mówi Eddiemu, że chce znowu być razem. Kiedy rozmawiają o wznowieniu ich związku, Eddie zauważa mężczyznę, który przygląda mu się z daleka. Później tej nocy Eddie wpatruje się w okno, chcąc sprawdzić, czy zauważy mężczyznę, ale nic nie widzi. Lindy prosi go, by do niej dołączył w łóżku, ale Eddie potyka się i w jednej chwili przenosi się na korytarz. Eddie nie pamięta, jak opuścił mieszkanie, a Lindy go zauważa i prosi, by wszedł do środka na posiłek. Następnego dnia Kevin dołączy do Eddiego na ich spotkanie z gigantem Wall Street. Kevin jest zdenerwowany, ale Eddie zapewnia go, że spotkanie przebiegnie dobrze. Przybywa Carl Van Loom, ikona Wall Street, i zaczynają rozmawiać. Towarzysz Carla jest podejrzliwy o Eddiego i tak jak spiął się tak szybko, myśląc, że to przekręt, ale Eddie opowiada swoją drogę, będąc przesłuchiwanym, i imponuje Carlowi. Podczas jazdy samochodem do domu, Carl wręcza Eddiemu stos papierów o firmach, które posiada, i prosi Eddiego, aby spojrzał i przeanalizował wzór, i pyta go, jakie byłoby dobre posunięcie. Eddie przygląda się dokładnie, uświadamia sobie, że Carl musi planować potężną fuzję z konkurencyjną firmą. Carl jest jeszcze pod większym wrażeniem, zauważając, że nikt na to nie wpadł w tak krótkim czasie. Carl dodaje Eddiemu szansę na restrukturyzację kontraktów między firmami i prosi Eddiego o spotkanie następnego dnia. Eddie podejmuje wyzwanie i wychodzi z limuzyny Carla, ale stwierdza, że nie chce iść do domu. Zamiast tego zaczyna chodzić, chcąc zebrać jak najwięcej informacji. Odkrywa jednak, że ma dziury w świadomości. Trafia do różnych części miasta i nie pamięta, w jaki sposób się tam znalazł ani skąd przyszedł. Wpada na kilka imprez w różnych klubach, spotykając różne kobiety, aż w końcu trafia do pokoju hotelowego z modelką, gdzie odbywałem stosunek. Nieznany Eddiemu dziwny mężczyzna, którego widział wcześniej, podąża za nim. Po wyjściu z hotelu Eddie kieruje się do metra, gdzie natrafia na grupę zbirów i wdaje się w bójkę. NZT pomaga mu przypomnieć sobie każdy film o samoobronie, film akcji, scenę walki i dokument o przetrwaniu, jaki kiedykolwiek widział. Dzięki czemu odpiera grupę zbirów w pojedynkę, potem zaczyna biec, a o świcie odzyskuje świadomość na szczycie mostu brooklińskiego.
nie pamiętając, co się z nim działo przez ostatnie 18 godzin. Wraca do domu i kładzie się spać, ale budzi go alarm, przypominając mu o spotkaniu z Calem. Obawiając się, że może doznać kolejnego epizodu amnezji, Eddie postanawia nie brać pigułki NZT. Przegląda pliki, które wysłał mu Cal, ale stwierdza, że nie może zrozumieć danych. Kevin dzwoni, a Eddie mówi mu, że musi przełożyć spotkanie, ale Kevin mówi, że nie będzie kolejnej szansy, jeśli teraz je odwoła. Eddie przybywa na spotkanie bez zażywania NZT i jest wyraźnie mniej skromny, ma zawroty głowy, a nawet problemy z mówieniem. Carl zauważy, że Eddie jest roztargniony i pyta go o Hanka Atwooda, konkurencyjnego biznesmena, z którym zamierza się połączyć. Carl mówi, że Atwood był nikim i błyskawicznie dostał się na szczyt w świecie giełdy. Carl jest zmieszany tym, jak Atwood osiągnął taki wynik. Teraz może iść z nim w ramię w ramię. Eddie nie skupia się na Carlu i zamiast tego kieruje wzrok na telewizor, gdzie widzi nowy raport o kobiecie, która została znaleziona martwa w hotelu. Tej samej, z którą był poprzedniej nocy. Eddie nie może się skupić, przeprasza Carla i wychodzi. Z zewnątrz zaczyna wymiotować, jego żołądek skręca się na myśl, że mógł kogoś zabić. Kieruje się do domu i otrzymuje telefon od Melissy, która zadaje pytanie dotyczące śmierci Vernona. Eddie pyta ją, czy mogliby się gdzieś spotkać, a Melissa niechętnie się zgadza. Eddie przegląda notatnik Vernona w parku, sprawdza klientów i dzwoni do nich, aby dowiedzieć się więcej o skutkach NZT. Ale dzwoniąc na jakikolwiek numer, dowiaduje się, że osoba zmarła. Każdy z nich doświadczył silnych bólów głowy, wymiotów, a niektórzy nawet zapadli w śpiączkę. Ostatecznie wszyscy zmarli. Wybrał kolejny numer, a telefon mężczyzny stojącego za Eddie zaczął dzwonić. Odpowiada, a Eddie słyszy jego głos na linii. Eddie rozpoznaje tego człowieka. To ten sam mężczyzna, który śledził Eddiego i modelkę do hotelu. Eddie zaczyna uciekać, a mężczyzna rusza za nim. Eddie przedziera się przez zakorkowane ulice miasta. W końcu udaje mu się dostać do taksówki i jedzie na spotkanie z Melissą. Melissa mówi Eddiemu, że śmierć Vernona jej nie zaskoczyła. Mówi, że wie o NZT. Ona jej brała, ale szybko postanowiła zrezygnować. Utrzymywanie mózgu pracującego na pełnych obrotach mogło skutkować w trwałych uszkodzeniach psychicznych. Przestraszyła się i przestała brać NZT od razu. Poczuła się wtedy leniwa, rozkojarzona i miała problemy z utrzymaniem pracy. Minęły 2 lata, a skutki uboczne wciąż są widoczne. Zaleca Eddiemu, żeby też przestał brać tabletki, ale mówi mu, aby zmniejszył dawkę, ponieważ nagłe odstawienie może mieć śmiertelne skutki. Eddie kieruje się do domu, ale wpada na Gennady'ego. Gennady bije Eddiego i żąda od niego spłaty pożyczki. Zmierzałem do mieszkania Eddiego, a ten ubłuszcza pigułkę NZT. Gennady podnosi tabletkę, sądząc, że to jakiś narkotyk i sam ją zażywa. Następnie udają się do banku, Eddie daje mu pieniądze. Gennady zauważa, że tabletka sprawiła, że czuje się znakomicie i wkrótce przyjdzie po więcej. Eddie udaje się do biura Lindy i traci przytomność. Nie ma wyboru i musi powiedzieć jej o wszystkim. Lindy w końcu rozumie, co było źródłem motywacji Eddiego i zgadza się odzyskać tabletki dla niego. Kieruje się do domu, bierze resztę leków i wraca. W drodze powrotnej widzi mężczyznę, który za nią idzie. Wybiega do miejskiego parku i prosi 2 mężczyzn o pomoc. Ale prześladowca dźga obu mężczyzn i dalej goni Lindy. Lindy chowa się za skałami i dzwoni do Eddiego. Eddie radzi jej, by wziął jedną z pigułek, dzięki czemu poradzi sobie z tą sytuacją. Więc łyka jedną. Po tym jak pigułka zaczyna działać, wie co robić, aby uciec przed ścigającym ją mężczyzną. Wybiega na lodowisko i podnosi dziecko. Kręci się z nim wokół siebie i pozwala, by łyżwy dziecka pokieroszowały twarz mężczyzny. Mężczyzna upada, a Lindy ucieka. Następnego dnia Lindy dzieli się swoimi obawami na temat pigułki, mówiąc, że stała się zupełnie inną osobą. Eddie obiecuje, że przestanie brać pigułki, jak tylko zdobędzie wystarczająco dużo pieniędzy. Na ulicy Eddie widzi, jak Gennady go szpieguje. Eddie podchodzi do niego, a Gennady mówi, że potrzebuje więcej tabletek. Eddie daje mu kilka, ale zdaje sobie sprawę, że Gennady nie przestanie. Eddie zatrudnia 2 ochroniarzy, myśląc, że może ich potrzebować cały czas. Spotyka się z Calem ponownie i przeprasza za to, jak wcześniej się zachowywał, mówiąc, że był po prostu chory. Carl nie jest zachwycony przeprosinami Eddiego, ale mówi, że widział projekcję, które Eddie wysłał i jest pod wrażeniem. Wkrótce Eddie będzie pośredniczył w czymś, co nazywa się największą fuzją w historii firmy między Calem Van Loonem a Hankiem Atwoodem. Eddie odkrywa, że jeśli śpi prawidłowo, nawadnia się odpowiednio i dobrze je, nie pije alkoholu i utrzymuje stałą dawkę, nie urywa mu się już film. Ma garnitury szyte na miarę, wszystkie z ukrytą kieszenią na wszystkie NZT, które posiada. Znajduje chemika i prosi go o odwróconą inżynierię pigułki, mając nadzieję, że zrobi więcej własnych. Podczas spożywania lunchu zauważa detektywa,
który przesłuchiwał go w sprawie śmierci Vernona. Detektyw informuje go, że Eddie jest teraz podejrzanym w sprawie śmierci modelki, ponieważ jeden z naocznych świadków widział go na miejscu zbrodni. Eddie zatrudnia Morrisa Brenta, jednego z najlepszych i najbardziej bezwzględnych prawników w Nowym Jorku. Brent załatwia mu tymczasowe zwolnienie, mówiąc, że dowody, które miała policja, są niewystarczające. Carl i Eddie mają kolejne spotkanie z Edwoodem i obserwują jego pogarszające się zdrowie. A Eddie zauważa, że Edwood nie ma nawet 60 lat. Eddie wraca do swojego pokoju hotelowego i odkrywa, że ktoś się włamał i zakłada, że szuka NZT. Ochrona jest teraz jego głównym problemem, więc postanawia kupić luksusowy penthouse z najwyższej klasy systemem bezpieczeństwa. Później Eddie wpada na Gennady'ego, który teraz ma swoich własnych zbirów. Eddie uznaje, że Gennady również musi brać pigułki. Gennady żąda jeszcze 20 pigułek i szantażuje Eddie'ego śmiercią modelki. Następnego dnia zaplanowano podpisanie kontraktu z Edwoodem, ale Carl martwi się, ponieważ Edwood się spóźnia. Nieco później zjawia się żona Edwooda i oznajmia, że jej mąż odczuwa ból i zawroty głowy. Obecnie jest w szpitalu. Daje im to zrozumienie, że nadal chcą przystąpić do realizacji kontraktu, gdy tylko Edwood będzie czuł się lepiej. Odprowadzają ją na dół, a Eddie widzi, że jej kierowca to człowiek, który go prześladował. Eddie dołącza do Branta tego popołudnia na posterunku policji, gdzie Eddie musi wejść na rozpoznanie. Eddie zdejmuje marynarkę i podaje ją Brentowi. Po rozpoznaniu spotyka się ponownie z Brentem, który mówi mu, że Eddie został oczyszczony z podejrzeń. Następnie Brent komplementuje marynarkę Eddiego. Wraca do biura Carla i odkrywa, że Edward jest teraz w śpiączce. Kieruje się do łazienki po kolejną pigułkę i odkrywa, że jego tajna kieszeń jest pusta. Jego pas zniknął. Wraca do Carla i dostaje jakąś paczkę. Otwiera ją i widzi w środku odcięte ręce swoich ochroniarzy. W szoku wybiega z gabinetu Carla i pędzi do domu. Ogląda wiadomości dotyczące sytuacji Edwooda i widzi, że Brent jest również jego adwokatem. W końcu to do niego dotarło i nie mógł powstrzymać się od śmiechu. W tym momencie Eddie słyszy walenie w drzwi i alarm kamer, ponieważ Gennady przybył ze zbirami i przy pomocy szliferek i stalowych noży włamują się do środka. Uwięziony w sytuacji bez wyjścia, Eddie wychodzi na balkon, przygotowując się do skoku. Gdy jego stopa się zaślizguje, zatrzymuje się, próbując sobie przypomnieć, czy zostawił gdzieś choćby jedną tabletkę. Przekopuje się przez umysł i przypomina sobie, że jedna została w jego starym metalowym pudełeczku. Znajduje pigułkę, ale Gennady wchodzi do środka. Eddie potyka się na pudełku i gubi pigułkę. Zbiry Gennady'ego obezwładnili Eddie'ego, a Gennady pokazuje mu jeszcze lepszy sposób użycia NZT. Rozpuszcza je i wstrzykuje bezpośrednio do krwiobiegu. Mówi, że dzięki temu efekt jest mocniejszy i nawet utrzymuje się dłużej. Eddie patrzy na napastników i zauważa, że jeden z nich przymyka oko. Gennady wyjmuje kilka instrumentów medycznych, w tym noże, ostrze i szczypce. Zamierzają torturować Eddie'ego, aby dał mu więcej NZT, a jego pachoły zaczynają otwierać sejf w sąsiednim pokoju. Podczas gdy Gennady podchodzi do Eddie'ego, ten dźga go nożem, który wcześniej ukrył. Obaj walczą i Eddie wbije ostrze w Gennady'ego, zabijając go. Eddie leży na podłodze obok krwawiącego Gennady'ego. Patrzy na igłę, której Gennady użył do wstrzyknięcia NZT i postanawia wypić krew Gennady'ego, mając nadzieję, że w niej jest trochę NZT. To działa, a jego mózg zaczął pracować na pełnych obrotach. Leżąc na podłodze czekał, aż na wpół ślep zbir wróci. Gdy ten go przewraca, Eddie wypluwa igłę strzygawki wprost w sprawne oko mężczyzny, oślepiając go całkowicie. Drugi pachoł wbiega, ale Eddie przechytrze ich, chowając się w pokoju i przy pomocy telewizora rozbija głowę napastnika. Eddie biegnie, ale dogania go inny zbir, który go dusi. Eddie kopie go, a ślepy mężczyzna strzela przypadkowo do drugiego pachoła. Ślepy zbir następnie zaczyna strzelać z pistoletu, mając nadzieję, że trafi Eddie'ego, ale Eddie go unieszkodliwia przez wypchnięcie mężczyzny fortepianem za okno. W szpitalu umiera Hank Atwood. Eddie pojawia się w szpitalu i siada obok kierowcy. Mimo, że z powodzeniem zdobyli dla niego tabletki NZT, kierowca pomaga Eddie'emu znaleźć Brenta, dowiadując się, że Brent zatrzymał pigułki dla siebie, zamiast dać się Atwoodowi. Znajdują narkotyki w szafie Brenta. Mija kilka lat i Eddie startuje właśnie w wyborach na gubernatora. Dostaje telefon, że w jego biurze czeka na niego człowiek reprezentujący dużą firmę farmaceutyczną. Eddie ze zdziwieniem zauważa, że tym człowiekiem jest Carl. Carl mówi Eddie'emu, że opuścił Wall Street jakiś czas temu i jest teraz w przemyśle farmaceutycznym. Ujawnia, że już wie o NZT, mówiąc Eddie'emu, że firma, którą posiada, produkuje lek. Oferuje też Eddie'emu stałe dostawy NZT w zamian za kilka przysług, o które później poprosi. Eddie odrzuca ofertę Carla.
Ale Carl ostrzega, że nielegalne laboratory NZT zostały zamknięte, mówiąc Eddiemu, że teraz tylko oni produkują NZT. Następnie Eddie ujawnia, że nie bierze już NZT. Ulepszył i zmienił pigułki jakiś czas temu, eliminując efekty uboczne. Powoli brał coraz mniejsze dawki NZT, aż przestał go potrzebować w ogóle, jednocześnie utrzymując efekty działania. Modyfikacja NZT trwale zmieniła jego wzorce mózgowe, więc teraz mózg Eddiego jest w pełni odblokowany, nawet bez substancji. Eddie udowadnia to, przewidując, że Van uderzy w samochód, ponieważ kierowca jest rozproszony. Carl odwraca się i widzi całe zdarzenie. Eddie kładzie rękę na klatce piersiowej Carla, mówiąc, że wykrył kilka problemów z jego sercem. Carl ostrzega Eddiego, że będzie brutalnym wrogiem, ale Eddie nie czuje się zagrożony. Stwierdza, że zawsze będzie 50 kroków przed nim.